Sponsorem programu jest stacja paliw Oil Transfer Development. Suwałki, ulica Pułaskiego 107. W środę o godzinie 17:30 na tym stadionie rozpocznie się mecz roku w Suwałkach. Wigry podejmą GKS 1962 Jastrzębie w rewanżowym meczu ćwierćfinału Pucharu Polski. Jaki to będzie mecz, panie trenerze? No same warunki wskazują na to, że nie będzie to łatwe spotkanie i oby oczywiście przede wszystkim nie było mrozu, bo boisko na pewno będzie trudne do prowadzenia gry. Być może będzie decydował nieraz przypadek. No, musimy być zdeterminowani. No. W takich warunkach też trzeba pokazać charakter i czeka nas oczywiście bardzo ciężkie spotkanie, ciężki mecz rewanżowy, gatunkowo, ale musimy tą presję udźwignąć. Tak? Piłkarze i my zrobimy na pewno wszystko, żeby wywalczyć ten półfinał dla Suwałk, bo byłoby to no piękne uwieńczenie tej dobrej, moim zdaniem, rundy jesiennej w naszym wykonaniu. Przystąpimy do tego meczu w roli faworyta na wyjeździe w Jastrzębiu Zdroju. Wigry wygrały 2-1. No wystarczy nam minimalna porażka 0-1 lub każdy remis. No tak, ale my bardziej musimy się koncentrować na tym, żeby zagrać takie spotkanie jak te poprzednie, w których chcemy odnieść zwycięstwo i taki musi być cel, który nam tu będzie przyświecał, bo jeżeli będziemy podchodzić do tego, jeżeli chodzi o minimaliści, jak minimaliści, no to może być trudniej. Dlatego mówię, no Jastrzębie też nie ma nic do stracenia, także przyjadą tutaj i będą chcieli, wiadomo, swoje ugrać. My jesteśmy faworytem, ale tak jak jeszcze raz powiedziałem, przede wszystkim musimy na tyle dobrze zagrać, żeby to spotkanie po prostu tutaj wygrać i taki musi być cel. Nie można lekceważyć rywala, który poniósł tylko jedną porażkę w całej rundzie jesiennej w bardzo silnej grupie śląskiej, której przewodzi, no i znakomicie spisywał się w meczach pucharowych. No tak, no w pucharach przeszedł kolejno przecież i Radomiaka, który jest jednym z faworytów drugiej ligi, Olimpię Grudziądz, która gra przecież na naszym poziomie rozgrywkowym. Już nie wspomnę o ekstraklasowym Górniku Łęczna. Także myślę, że to pokazuje, że to jest bardzo silny zespół. I mimo, że trzecioligowy to jest zdecydowanym liderem tej ligi, myślę, że tam też głównym faworytem i za rok ci piłkarze już będą występować na boiskach drugoligowych i jestem przekonany też, że to, co prezentują i w drugiej lidze, będą zespołem, który mocno będzie się liczył. Także, tak jak mówię, jeszcze raz przestrzegam wszystkich przed hura optymizmem, bo oczywiście my gramy u siebie i jesteśmy faworytem, natomiast musimy się w 100% do tego dobrze przygotować, przeanalizować i grę rywala i sami się skupić na tyle skutecznej grze, żeby tutaj wygrać to spotkanie. Jastrzębie nie ma nic do stracenia, zaatakuje, bo musi odrobić tą stratę. Wigry w defensywie ostatnio tracą gole. Tracą, ale też i tyle strzelamy, że mogliśmy w Pruszkowie być może dwa razy więcej strzelić, także tych sytuacji było sporo. Musimy to przeanalizować, jeszcze porozmawiać też indywidualnie z zawodnikami, znaleźć taki sposób, jeżeli chodzi o to spotkanie, żeby z jednej strony, dobrze, no na pewno Jastrzębie będzie starało się zaatakować, natomiast też my nie możemy w tym meczu tylko i wyłącznie się bronić, także naszą silną stroną ostatnio jest ta gra ofensywie i dlatego na to też tutaj będziemy liczyć, że będziemy zdobywać bramki i będzie to dzięki temu łatwiejsze spotkanie. Jastrzębie przystąpi w innym składzie niż grało u siebie, bo wtedy było tam chyba 5 czy 6 kontuzjowanych lub wykartkowanych zawodników. U nas też mamy dwóch, którzy nie zagrają za kartki i no, ma pan taki skład specjalny na puchary. W jakim zestawieniu zagramy w środę? Musimy wybrać najlepiej dysponowanych zawodników pod względem fizycznym, mentalnym i jakościowym do tego akurat pojedynku. Także poznaliśmy już rywala grając u nich, ale wiadomo, tam był to zespół, który grał w okrojonym składzie, osłabiony. Natomiast no, tutaj przyjadą w najsilniejszym składzie i musimy do tego się bardzo dobrze przygotować. I zagramy najlepszym, jak tylko można być, jeżeli chodzi o dysponowanie pozycję zawodników i tak jak powiedziałem mentalną, fizyczną, tą sportową, tak żeby tutaj no, odnieść zwycięstwo i przejść do dalszej rundy. Właśnie Wigry, wspaniały finisz w występach, w rozgrywkach ligowych, czy zwycięstwa z rzędu, czy sprawicie prezent kibicom i awansujecie do półfinału na 70-lecie suwalskiego klubu?
zrobimy wszystko. Ja zawsze powtarzam, na pewno będziemy dobrze przygotowani do tego pojedynku. Na pewno będziemy w 100% zdeterminowani. To tak musi wyglądać. Zapraszam też kibiców oczywiście na to spotkanie, aby nam dopingowali, mimo że wiadomo, warunki meczowe nie będą takie, jak chociażby latem, gdzie się przyjemnie ogląda te widowiska, ale nam ten doping jest potrzebny, także tak jak mówię, my natomiast postaramy się tutaj dać radość kibicom i zakończyć tą rundę, tak jak powiedziałem, bardzo dobrze w postaci awansu do półfinału Pucharu Polski, co byłoby nie lada wydarzeniem, jeżeli chodzi o piłkę w Suwałkach.